Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj, jak możecie zobaczyć po tytule tak, stwierdziłam ostatnio, że dawno na moim kanale, że nie było żadnego tagu, bo jakiś żaden tak naprawdę nie wpadł mi w oczy, żaden nie przykuł jakoś bardzo mojej uwagi, aż do ostatniego czasu, bodajże w zeszłym tygodniu, Alicja z kanału Alice Vlog Channel nagrała tag If All My Makeup Disappeared, jeśli się nie mylę, tak się nazywa, czyli tak, w którym pokazujemy 10 produktów, które odkupiłybyśmy, produktów makijażowych, które odkupiłybyśmy, gdyby ktoś nam się wkradł do domu i wszystkie kosmetyki by zniknęły. By ukradł te kosmetyki, no i po które musimy pokazać kosmetyki, po które najczęściej, znaczy nie najczęściej, po które... No, które po prostu odkupiłybyśmy w pierwszej kolejności. O tak, troszkę się zagmatwałam w tłumaczeniu, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Także to będzie 10 kosmetyków, które ja bym odkupiła, gdyby nagle cały mój zbiór kosmetyków się rozpłynął. Czyli tutaj to są takie kosmetyki, które zazwyczaj używam na co dzień, no i które po prostu potrzebowałabym, żeby wykonać makijaż. Tak, więc wydaje mi się, że pójdę takimi etapami, jak ja zazwyczaj wykonuję makijaż. I pierwszy będzie podkład. Podkład, który no, ostatnio mój wielki ulubieniec, czyli Revlon Color Stay do cery tłustej i mieszanej. Tutaj akurat mam w odcieniu 150 baw. Gdyby był to sezon letni, to pewnie bym odkupiła 180. Chyba, żebym się jakoś bardzo opaliła, no to jakiś ciemniejszy. Natomiast w chwili obecnej mamy marzec i używam 150 baw. On ma w sobie SPF 15, ma dobre krycie, można naprawdę zbudować, można takie delikatne krycie z nim zrobić, nakładając niewielką ilość podkładu, a można też zbudować to krycie do pełnego. Ja raczej delikatnie go stosuję, taką niewielką ilość i resztę przykrywam korektorami, jeśli coś właśnie, jakieś mam niedoskonałości. Natomiast wiem, że też... mogę na niego liczyć, jeśli będę potrzebowała większe krycie, no i też u niego trwałość to jest po prostu numer jeden u mnie z podkładów, ponieważ on się trzyma na mojej twarzy cały dzień, jeśli nie dotykam twarzy, nie smarkam nos w chusteczkę czy coś, to on trzyma się na mojej twarzy cały dzień. No i właśnie, następnie mowa o korektorach. Tutaj spośród tych 10 kosmetyków wybrałam dwa korektory, co może niektórych zdziwić, natomiast ja inny korektor stosuję pod oczy, a inny na niedoskonałości. Na niedoskonałości stosuję Catrice Camouflage, który u mnie już dotknął dęka i powoli go wykańczam. To jest w odcieniu 010 Ivory, czyli właśnie świetny taki kremowy kosmetyk, który fajnie się sprawdza do przykrycia niedoskonałości na twarz, bo ma bardzo dobre krycie i przypudrowany też trzyma się cały dzień. Natomiast on jest za tłusty pod oczy, ponieważ się wchodzi w zmarszczki, podkreśla zmarszczki mimiczne i ogólnie zmarszczki pod oczami, dlatego ja go nie stosuję pod oczy. Pod oczy stosuję aktualnie właśnie mój ulubieniec, czyli też już mogłyście zobaczyć 1000 razy na moim kanale, czyli z Collection Lasting Perfection korektor w odcieniu 01 i tego właśnie stosuję pod oczy. Ono ma całkiem niezłe krycie, takie dla mnie wystarczające i też długo się trzyma. Także tak, te dwa korektory to są właśnie jeden na niedoskonałości, drugi na cienie pod oczami. Czyli dwa właśnie korektory, które na pewno bym odkupiła. Ten korektor, zresztą obydwa są w sumie tak wydajne, że wydaje mi się, że obydwa już się powoli kończą i na pewno do nich wrócę. Też nie będę ukrywać, że poluję akurat na ten korektor płynny z Catrice, ale to miejmy nadzieję, że może kiedyś mi się uda go kupić. Dalej, tak, mamy podkład, mamy korektor, więc teraz puder i puder, też ostatnio mój ulubieniec, który już mogłyście zobaczyć na moim kanale, czyli puder z Eco Cery, puder ryżowy, fiksujący. Wybrałam go dlatego, że jest stosunkowo tani, znaczy no tani, on jest tani, kosztuje 15 zł i też on bardzo ładnie matuje moją cerę. Tak, bardzo ładnie matuję cerę na cały dzień, no na większość dnia,
Także pewnie on, jego bym kupiła właśnie w pierwszej kolejności, gdybym musiała jakiś puder odkupić. No i on też właśnie sprawia, że mój makijaż się dłużej trzyma na twarzy. Dalej. Nie mam różu, natomiast mam bronzer, ponieważ ja mam twarz kwadratową. Na dodatek jestem osobą, która ma nadwagę, więc tutaj drugi podbródek i te sprawy. Dlatego bardziej zależy mi na wykonturowaniu twarzy niż na użyciu różu. Dlatego różu właśnie w tej dziesiątce nie będzie, natomiast będzie bronzer. Zresztą moja twarz i tak się sama z siebie dość czerwieni, więc ja różu używam bardzo rzadko. I właśnie najczęściej na co dzień na mojej twarzy możecie zobaczyć bronzer i aktualnie też mój ulubieniec, też mój ulubieniec, czyli bronzer z Inglota w odcieniu 505 HD. Zapewne gdyby wszystkie moje bronzery i wszystkie właśnie takie kosmetyki zniknęły, no to pewnie odkupiłabym ten. On kosztuje około 35 zł za właśnie taki jeden wkład, więc to nie jest jakoś bardzo dużo. Starcza na bardzo długo, jak tu możecie zauważyć, jest dość spore zużycie, natomiast przez ostatni czas go nie używałam. Teraz jakoś chyba w tym miesiącu, jakoś w połowie chyba lutego i właśnie teraz w marcu go bardziej zaczęłam używać z powrotem, no i na co dzień właśnie teraz jego używam. Bardzo fajny, taki chłodnawy odcień brązu, idealny do konturowania twarzy. Tak, się zastanawiam, tak, jeśli chodzi o twarz, to tyle, teraz przejdę do brwi. I brwi też, tak jak mówię, to są kosmetyki, które ja używam na co dzień, więc też już mogłyście słyszeć o nich na pewno dużo razy na moim kanale, więc nie powinno Was dziwić, że kolejny kosmetyk, który Wam pokażę do makijażu brwi, to będzie cień z Golden Rose w odcieniu 104, to jest właśnie cień do brwi specjalny. Jest tani, jest wydajny, ten odcień nawet mi pasuje, jest delikatnie za ciemny, ale można go fajnie wyczesać i on nie wygląda wtedy aż tak źle, nie wygląda aż tak ciemno, także tak. Normalnie też brwi podkreślam, znaczy nie podkreślam, tylko utrwalam jakąś maskarą bezbarwną, natomiast tutaj nie pokażę Wam żadnej, ponieważ to nie jest kosmetyk, to nie ma jakiegoś ulubieńca, jeśli chodzi o te maskary bezbarwne, bo to używam akurat co akurat mam. I to też nie jest kosmetyk, który koniecznie muszę mieć, bo sam ten cień też się całkiem nieźle utrzymuje. Dobra, mamy twarz, mamy brwi. Przejdę do oczu. Jeśli chodzi o oczy, to też, tak jak mówię, kolejni ulubieńcy, których mogliście zobaczyć już 1000 razy na moim kanale, czyli to duo eyeliner z Vibo i maskara z Lovely. Eyeliner, który jako jeden z niewielu nie rozmazuje się przy mojej opadającej powiece. Nie jest wodoodporny, natomiast trzyma się cały dzień, jeśli go nie dotykamy, to cały dzień się trzyma. Kreska, ja sobie nie wyobrażam mojego makijażu takiego codziennego bez kreski. Znaczy wyobrażam go sobie, ale jeśli mogę, to właśnie robię tą kreskę. No i też ulubieniec, do którego ostatnio wróciłam, bo próbowałam kilka innych maskar, natomiast cały czas się przekonuję, że to jest bardzo tani, bardzo fajny kosmetyk, czyli maskara z Lovely Curling Pabab Mascara, jedna z niewielu, które nie odbija się na mojej dolnej powiece, ładnie podkreśla te rzęsy, nie jest wodoodporna, a utrzymuje się cały dzień, także tak, to jest kolejny mój taki właśnie ulubieniec wszechczasów. Teraz kolejna rzecz, którą Wam pokażę, to jest stosunkowo nowość dla mnie, natomiast już bardzo polubiłam ten kosmetyk, czyli Fixer z Inglota, coś czym ja scalam mój makijaż, ponieważ lubię przesadzić z tym pudrem z Eco Cery, lubię nałożyć go czasami za dużo, to właśnie ten Fixer się fajnie sprawdza. Stosuję go ostatnio codziennie, ma taki właśnie delikatny zapach, ale tak on działa tak troszkę odświeżająco też na naszą twarz. Nie dość, że scala, przedłuża trwałość tego makijażu, to on jeszcze działa tak przynajmniej u mnie odświeżająco, w szczególności jak na przykład wykonuję pobudzająco, o tak,
Tak powinnam to powiedzieć. Jak wykonuję na przykład rano makijaż przed wyjściem do pracy, godzina 6:30, jestem zaspana, to właśnie na sam koniec sobie psikam tym właśnie fikserem i od razu jakoś tak się czuję bardziej obudzona i właśnie tak samo, no ogólnie on sprawia, że się czuję taka bardziej obudzona, bo nie będę ukrywać, to jest taki chlust zimnej wody z rany na twarz, ponieważ on zazwyczaj właśnie stoi przy oknie i jest zimny, więc rano po prostu to jest taki, no taki zimny chlust na twarz. Przy okazji właśnie, tak jak mówiłam, odświeża i przedłuża trwałość makijażu i scala go właśnie w jedność. I teraz ostatnia rzecz, którą Wam pokażę. Długo się zastanawiałam, bo ta dziewiątka, którą Wam teraz pokazałam, to było tak, tak to te kosmetyki chcę Wam pokazać. Natomiast tą dziesiątą rzecz długo się zastanawiałam, co jeszcze takiego mogę Wam pokazać. Nie pokażę Wam nic do ust, bo ja na co dzień nie maluję ust, jedynie co to mogłabym Wam pokazać balsam ochronny, bo tylko to na co dzień używam, ale stwierdziłam, że to no, to nie jest nic takiego fajnego, zwykła podstawowa rzecz. I pomyślałam, że pokażę Wam cienie. Co prawda tutaj, chcąc pokazać Wam cienie, powinnam Wam pokazać też bazę pod cienie. Natomiast pokażę Wam paletkę cieni, którą bym, jeśli już bym chciała jakieś cienie odkupić, to prawdopodobnie właśnie na to bym się zdecydowała. To też ta paletka jest trochę oszustwem, bo to jest 10 w jednym. Mowa tutaj o własnoręcznie skomponowanej paletce z Inglota, tej Freedom System. Tak, no to jest oszustwo, bo teoretycznie chcąc pokazać Wam tą paletkę, pokazuję Wam od razu 10 produktów, które bym odkupiła. Nawet 11, włączając w tą paletkę. Natomiast nie mam jakiejś takiej paletki, którą na pewno bym odkupiła, wiedząc, że wszystkie cienie z tej paletki używam. I mam paletkę z tą N-Taupe, która bardzo często u mnie na kanale występuje, natomiast nie wiem, czy bym, jeśli mam być szczera, bardzo ją lubię, ponieważ cienie są nieźle napigmentowane i w ogóle utrzymują się cały dzień, natomiast no coś mi tam w niej nie pasuje na tyle, żebym chyba ją kupiła drugi raz, przynajmniej nie w pierwszej kolejności. Natomiast na pewno bym skompletowała kilka cieni właśnie z Inglota i tutaj pokażę Wam, o, na pewno w pierwszej kolejności poszłyby te 6 cieni, bo te 6 cieni to jest naprawdę coś, co ja bardzo często używam. Te 4 to już jest taki dodatek. Na pewno bym odkupiła te 2, które już tu możecie zauważyć, okrągłe. Widać już u nich dęko, ponieważ to były jedne z pierwszych moich cieni, nawet nie, to były pierwsze moje cienie z Inglota, które od razu właśnie używałam na co dzień, które też dzisiaj mam na oczach, tylko nie wiem, widzę, że się robi ciemno za oknem, nagrywam przy dziennym świetle, więc nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. Natomiast no, te cienie na pewno odkupiłabym w pierwszej kolejności i to jest 397, ten taki ładny różowo-beżowy połyskujący i 402, też taki brązowy, perłowy. To są 2 cienie moje ulubione. Oczywiście odkupiłabym pewnie ten, on 352 chyba. Wpisałam sobie ołówkiem tutaj numery cieni, natomiast już widzę, że ten to nie był dobry pomysł, ponieważ nowy już się prawie cały zdarł. To jest taki chłodny, różowy odcień. Tutaj mamy poniżej 467, czyli tak o brzoskwiniowo-beżowym cień. Perłowy, ten jest matowy, ten jest perłowy. No i tutaj takie 2 brązy, troszkę jaśniejszy i ciemniejszy. Ten na dole to jest chyba 112 i 159. Nie wiem, postaram Wam się napisać na dole w opisie numery tych właśnie tych 6 cieni. Tutaj dalej mam bordowy, który przyznam szczerze, że jeszcze ani razu go nie użyłam na oczach w sposób, w który powinno się go używać. Używałam go bardziej do charakteryzacji w Sylwestra. To złoto jest fajne, użyłam go potrzebowałam go do sesji zdjęciowej, więc kupiłam, natomiast nie jest to cień, który używam na co dzień. No i te 2 szarości to w ogóle jest troszkę niewypał, bo ich prawie w ogóle nie używam, bo może 2-3 razy je użyłam, o ile. Także na pewno w pierwszej kolejności odkupiłabym te 6 cieni, także tak. To była dziesiątka moich takich ulubieńców,
ulubieńców ulubieńców, takich, które na pewno bym odkupiła, gdyby zniknęło całe moje makijaż. Mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie, ponieważ makijaż i moje kosmetyki to jest dla mnie wielka pasja, zabawa i miejmy nadzieję, że może w przyszłości praca. Także tak, dajcie znać, jakie byłyby Wasze kosmetyki, które na pewno w pierwszej kolejności byście odkupiły. Nie musicie wypisać wszystkich 10, ale takie podstawowe, podkład, maskara, czy wybieracie coś bardziej do konturowania, czy róż, może jakiś puder, jeśli macie cerę tłustą, to chętnie poczytam, co się u Was sprawdza. Także tak, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Listę tych wszystkich kosmetyków... Pono 7. Listę wszystkich kosmetyków spiszę Wam i dam na dole. Postaram się też z linkami, jeśli je znajdę, jeśli nie, to po prostu same nazwy kosmetyków, żebyście mogły, jeśli Was coś interesuje, sobie zobaczyć, gdzie można kupić czy coś. No i tak, jeśli filmik Wam się podobał, standardowo dajcie kciuki w górę, jak zawsze będzie mi bardzo miło. Zapraszam też do subskrypcji i do następnego. Pa, pa!